Długie piłki, tak naprawdę bardzo daleko już od bramki, nie na moment, na zawodnika, który wychodzi na czyste pole, nie wychodzi, nie, ani nie ma zmiany krzyżowej napastników. Ciężko, żeby Mirek tak naprawdę tak mocną piłkę dokładnie zaadresował jeszcze pod nogi naszego napastnika. Będą kolejne zmiany w polskiej ekipie, a teraz mamy sytuację niecodzienną, bo to jest 2-0. Bohater, widzą Państwo, jak się cieszy. Nie wiem, co mogą powiedzieć nasi bramkarze dziś o swojej postawie. Dwa przypadki, ale czegoś takiego to już dawno nie widzieliśmy. Poczucia wątą kartuszka Grabaszki. Kozio z tym także obliczył wszystko. I proszę. Tego jeszcze naprawdę dawno na polskim boisku nie było. To się zdarza oczywiście takie sytuacje. Tutaj z tej sytuacji widać oczywiście Państwo przede na ekranach telewizorów nie, ale... No, ale to jest jedna z kuriozalnych bramek. Takiego kąta dostanie, że faktycznie może zaskoczyć naszego bramkarza. I myślę, że no i teraz... przegrywa swoją szansę, jeśli mogę nawet powiedzieć życiową, bo ta bramka pewnie zaważy o tym, że to nie będzie nasz numer jeden na mistrzostwach świata, chociaż ja nie chciałbym o tym tutaj decydować, ale... No nie jesteśmy od tego, bo nie jesteśmy selekcjonerami, natomiast bramka kuriozum, ale głównie błąd Puszczaka kuriozum. Widzicie przez Martineza, który patrzy.